W poprzednich filmach omawialiśmy dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie funkcji. Były to operacje, które pozwalały z danych funkcji utworzyć nową funkcję. W tym filmie pokażemy przykład innej operacji, która z dwóch danych funkcji tworzy nową funkcję, a tą operacją jest składanie funkcji. Przejdźmy zatem do przykładu. Mamy funkcję h od x, która jest równa 3x, i funkcję g od t, która jest równa minus 2t minus 2 minus h od t. I naszym zadaniem jest obliczenie h od g od 8. Więc może tutaj przypomnę ten taki obrazek, jaki możemy mieć myśląc o funkcjach, że funkcja to jest taka skrzyneczka, tu ma podpis g i ta skrzyneczka ma dwa otwory. Tutaj wrzucamy argument, a z drugiej strony wyciągamy wartość. Więc mamy dwie takie funkcje, dwa takie pudełeczka. Jedno ma etykietkę G, drugie etykietkę H. No i teraz mamy obliczyć H od G od 8. Prawda? Czyli no, najpierw musimy policzyć G od 8. Czyli tu mamy liczbę 8 i tutaj g od 8. I potem to g od 8, do tego musimy zastosować funkcję h. Czyli tę liczbę g od 8 musimy wrzucić do naszego pudełka z napisem h i wyciągamy z niego no, h od g od 8 właśnie. Czyli to jest złożenie funkcji h i g. Znaczy najpierw obliczamy funkcję g, a następnie do wyniku działania funkcji g aplikujemy funkcję h. Dobrze, czyli g od 8 najpierw musimy policzyć. No to tu mamy wzór na g, prawda? Czyli to jest minus 2 razy 8 minus 2 minus h od 8. A h od 8, tu mamy wzór na h, to jest 3 razy 8. Czyli to jest tak. Minus 16 minus 2 minus 3 razy 8. Czyli to jest minus 16 minus 2 minus 24. I to jest minus 42. Dobrze, czyli mamy już g od 8. I teraz do tego musimy zastosować funkcję h, czyli musimy policzyć h od minus 42. A co robi h ze swoim argumentem? Mnoży przez 3, czyli to jest 3 razy minus 42. I to jest minus 126. Zatem h od g od 8 to jest minus 126. No i to jest operacja składania funkcji. Jeszcze raz, prawda? To są te dwa pudełeczka. Zestawiamy je teraz ze sobą, to znaczy tak, że wynik działania jednego wrzucamy do innego i wtedy to, co wyciągamy z tego zewnątrz, z drugiego pudełka, to jest właśnie, nazywamy złożeniem, to jest nowa funkcja i to jest złożenie funkcji g i h.